Cześć, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii u mnie na kanale. No, chociaż ja nie wiem, czy z tego wyjdzie pierwszy odcinek. No idziemy sobie właśnie dzisiaj, postanowiliśmy wyruszyć szlakiem wejherowskim. Szlak ten wygląda tak, że pies właśnie wszedł do... Dawaj tu z powrotem. No. Szlak wejherowski to 54 km prowadzące od Wejherowa do Sopotu, do Kamiennego Potoku. Postanowiliśmy przejść się tą trasą. No, słuchajcie, nam zostało do Sopotu 48 km. Mamy mniej więcej średnią kilometr na 10 minut, tak? No, na 11. No, kilometr na 11 minut. Mamy którą godzinę? Jest 15.03. Jest godzina 8. Jest 15.03, także za jakieś 2 godziny zaczniemy się rozglądać za jakimś noclegiem, jakimś obozowiskiem i zobaczymy, co dalej. W tej serii zobaczycie na pewno przejścia na początek trójmiejskich szlakach. Później może skupimy się na polskich, a w ostateczności może i na zagranicznych. Tu mamy zakaz wstępu do lasu. Zobaczmy do kiedy. Do 10 września, czyli on już nas nie obowiązuje. Dobra, czyli co, słuchajcie, my się widzimy, jak założymy obóz i wtedy ja się do was jeszcze odezwę. Ugotujemy sobie coś na ciepło, jakiś posiłek, posilimy się, rozpalimy sobie ognisko i sobie jeszcze wtedy trochę pogadamy. Także cześć. Słuchajcie, pokażę wam okolicę, którą wybraliśmy tutaj na nasz spot miejscowy. Tam za mną jest słońce. Tak naprawdę, nie? Średnia nam się podoba. Podoba nam się średnia, ale nie mamy siły dalej szukać. Zresztą graniczymy tak naprawdę z rezerwatem przyrody. A jak wiadomo, na rezerwat przyrody ani nie wchodzimy z zwierzętami, ani nie rozpalamy ognisk i tak dalej. Także tak, mamy... O, czy ja wiem, czy to jest taki... Nie, no suchy ląd. Tutaj rozbijamy obóz. Ja wam jeszcze pokażę, bo... Koło takiej fajnej rzeczy żeśmy się rozstawili, bo tu kiedyś płynął sobie strumyk, o, i mamy taką małą tamę. Nie wiem, słuchajcie, czy będzie słychać te piły mechaniczne, ale trwają prace leśne. Co prawda nie w tej części lasu, w której będziemy się rozstawiać, ale trwają. Rozkładamy namiot, zaczynamy budować obozowisko i... Wracam do was, jak zaczniemy sobie coś gotować. Rozbiliśmy się w bardzo klimatycznym miejscu, jak widzieliście na poprzednim ujęciu. No niestety okazało się, że Grześ ma słabą baterię w czołówce. Moja czołówka była cały czas włączona w plecaku i okazało się, że mamy lampy bez baterii, także tak, jesteśmy hardkorowo dobrze przygotowani na dzisiejszy wypad. Słuchajcie, dzisiaj szef leśnej kuchni poleca fasolkę będziemy robić taką ala fasolkę po brytońsku.
Mamy dwie puszki fasoli w sosie pomidorowym. Taki gulaszyk angielski w puszce. Słuchajcie, ja miałem ten gulasz ze sobą na Eurotripie i to jest taka potężna konserwa. Lekki ogień pod tym. Się fasoleczka gotuje powolutku. Miseczko. Dobra. Spoko jest, nie? No. Co ściągasz? Nawet tak nie brakuje niczego. Ściągaj do mnie? Jest wystarczająco ogólnie. Jeszcze teoretycznie bym tam ją podtrzymał, ale... No dobra, to podtrzymajmy ją. O. Słuchajcie, Harvey, cwaniaczek. Co Harvey robisz? Harvey, nam mamy tutaj miejsce, gdzie mieliśmy znoszone drewno na opał, a Harvey systematycznie nam je ciął. Robi za taką małą krajzegę. My zaraz przystępujemy do jedzenia. Tutaj Grześ mówi, że szef kuchni zrobił coś, co da się zjeść. Po prostu podgrzał fasolę. Także słuchajcie, już jest na tyle ciemno, że mam za sobą lampę, żeby cokolwiek dla was nagrać. I my widzimy się rano. Tak? Tak. No dobra, to co? Do zobaczenia. No tak. Przeżyliśmy. Wstaliśmy, przeżyliśmy, czyli jest progres, chociaż noc była bardzo, bardzo ciężka. Brak źródeł światła. Pies, który dostał bzika w sumie w namiocie. No i my, którzy wyolbrzymialiśmy pewne dźwięki. A bliskość jeziora wcale nie pomagała, bo wszystko się od jeziora odbijało i jak przez wzmacniacz. Ale słuchajcie, żyjemy. Żyjemy. Zaraz jakieś śniadanko zjemy. Oczywiście żaden z nas nie wziął kawy ani herbaty. Wszystko pozostawało. U mnie leży w kuchni. Już razem cały termos zakręcony z ciepłą herbatą. Ciekawe, czy będzie ciepło w ogóle, jak wrócę. Warunki takie. Ale nie jest źle. Zaraz wyruszamy na szlak. Z powrotem. Nie wiem, słuchajcie, czy dojdziemy do tego Sopotu. No ale dobra, słuchajcie, to jest taki pierwszy odcinek wprowadzający, tak jak wam mówiłem. I ta pierwsza noc nauczyła, co ze sobą brać, czego nie brać. I po tej pierwszej nocy stwierdzam, że... nie namiot, to musi być hamak, bo plecy bolą. Harvey je konserwę, taki pasztecik dziczyzna z dynią. A my mamy dzisiaj w ofercie szef lokalnej leśnej kuchni poleca. Co mamy w ofercie? O, almety z pomidorkami, paprykarz szczeciński, chlebek, no i ogóreczki. Także słuchajcie, my jemy, zjemy. Zwiniemy się. No i odezwę się do was jeszcze na trasie. No słuchajcie, moi drodzy, my kończymy przejście na 33 km, skończyliśmy je w miejscowości Koleczkowo. Jest to spowodowane tym, że w plecaku pękł regulator. No i niestety można go nosić tylko na jednym ramieniu, bo drugie ramionczko nam lata. Plecaki mamy dosyć ciężkie, także zdecydowaliśmy się przerwać nasze przejście. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek.
Dajcie znać, czy wam się podobało, czy podobały wam się ujęcia z psa. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Przycisk subskrypcji macie tutaj na dole. My widzimy się za jakiś czas, słuchajcie, i zobaczymy się znowu najprawdopodobniej w serii Na Szlaku. W międzyczasie, nie obiecuję, ale najprawdopodobniej wpadniesz sobie też odcinek z serii Zrób to sam. Do zobaczenia, cześć.